Państwu. Dzień dobry. Ja nazywam się Michał Syska i reprezentuję Ośrodek Myśli Społecznej im. Ferdynanda Lassala. Będę miał przyjemność poprowadzić nasze dzisiejsze spotkanie. Chciałem Państwu bardzo serdecznie podziękować za przybycie i chciałem bardzo podziękować gospodarzom tego miejsca, czyli Ogólnopolskiemu Porozumieniu Związków Zawodowych, że możemy właśnie tutaj się dziś spotkać i właśnie w tym miejscu zaprezentować efekt projektu realizowanego przez ośrodek, czyli raport. I w związku z tym chciałem to podziękowanie złożyć na ręce przewodniczącego OPZZ pana Jana Guza i chciałbym poprosić pana przewodniczącego o oficjalne rozpoczęcie naszego spotkania. Ale pełen zaszczyt. Witam serdecznie koleżanki, witam kolegów. Jest mi niezmiernie miło, że możemy się spotkać tutaj w budynku OPZZ i debatować na tak ważny temat. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, o czym później w panelu chcę rozszerzyć. Od lat zajmuję się problematyką, co jest wpisane w ustawodawstwo, w konstytucję naszą związkową, także dochodami, wynagrodzeniem, tworzeniem dobrych miejsc pracy. Jako największa centrala związkowa w Polsce na wielu płaszczyznach wykazywaliśmy już aktywność w tym zakresie. Cieszę się, że zespół osób, który tą problematyką się zajmuje, jest coraz większy. Cieszę się, że Ośrodek Myśli Społecznej przygotował tak wartościowo, tak dobrą opracowanie, które będziemy się mogli wielokrotnie posługiwać w tym zakresie, albowiem ciągle brak nam jest materiałów źródłowych, badań z tego zakresu. Także serdecznie witając i dziękując za aktywność, dziękując za włączenie się tą problematykę. Dla nas jest wspólna. Myślę, że dzień dzisiejszy będzie bardzo owocny. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, impulsem do podjęcia tego tematu, tematu outsourcingu usług technicznych przez instytucje publiczne były wydarzenia, które mogliśmy śledzić dwa lata temu, czyli głośna sprawa państw sprzątających instytucje publiczne w Poznaniu. Wtedy postanowiliśmy w gronie badaczek i badaczy Ośrodka Myśli Społecznej im. Lassala podjąć ten temat, znaczy zbadać, jak to zjawisko wygląda na skalę ogólnopolską. Czy te wydarzenia poznańskie były tylko incydentalne, czy są one przejawem szerszego ogólnopolskiego trendu. To badanie także wpisuje się w dziesięcioletnią już działalność ośrodka, ponieważ jednym z naszych priorytetów, statutowych celów jest promowanie takich wartości jak sprawiedliwość społeczna, spójność społeczna i dialog społeczny. Jest to jakby logiczna konsekwencja inicjatyw podejmowanych przez ostatnie 10 lat. Mamy tu większą satysfakcję, że dzisiejsze spotkanie jest pierwszą tak naprawdę oficjalną prezentacją tego raportu, natomiast o wadze tego problemu, który poruszamy, może świadczyć to, że zanim on ujrzał światło dzienne, spotkał się już z wielkim zainteresowaniem, znaczy już sporo publikacji medialnych pojawiło się na temat tego raportu, a także my wciąż dostajemy z różnych stron Polski informacje od pracowników, ale także od właścicieli firm zapewniających usługi sprzątania i ochrony o problemach, jakie istnieją także w tych instytucjach, które nie były objęte naszym badaniem. Między innymi w ubiegłym tygodniu udaliśmy się do Opola z interwencją w sprawie ochroniarzy zatrudnionych w szpitalu MSWiA w tym mieście, gdzie zanieśliśmy dyrektorowi tego szpitala nasz raport oraz apel o to, aby w następnym postępowaniu zamówieniowym zawarto klauzulę pracowniczą. Więc wydaje nam się, że ten temat jest niezwykle istotny i mamy nadzieję, że ten raport to jest jakby wstęp do wielkiej dyskusji na ten temat, zwłaszcza, że w polskim parlamencie trwają prace także związane z tą problematyką. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że w naszym dzisiejszym spotkaniu weźmie udział pan Tomasz Simanek, ekspert m.in. klauzul społecznych, współpracujący z wieloma organizacjami, m.in. z Instytutem Spraw Publicznych, a raport przedstawi jego autorka, która kierowała pracami zespołu badawczego. To jest wynik prac wielu osób, także konsultantów, ludzi, u których konsultowaliśmy pewne tezy i wnioski, ale jakby ostateczny kształt raportu oraz wiele pomysłów w trakcie badań
są autorstwa Katarzyny Dudy, która w tej chwili przedstawi główne tezy tego raportu. Kasiu, oddaję Ci głos. Biznesu, a nawet firm. I
podczas rozmów na temat zamówień publicznych na usługi ochrony i sprzątania wypowiedziano takie zdania. Wykonawcy muszą zarobić, ale nie mogą nas zdzierać, jeśli traktujemy się poważnie jak biznesy, bo postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w pewnym sensie spotykają się dla biznesy. To powiedział pracownik Urzędu Wojewódzkiego, natomiast pracownik Uniwersytetu Profesor Ekonomii powiedziała, że przeszliśmy na outsourcing, dlatego że wszystkie firmy już dzisiaj tak działają i nasza też powinna. Więc te dwa procesy, zasady gospodarowania środkami publicznymi oraz upodobniania się instytucji do firm prywatnych doprowadziły do tego, że odpowiedzialność dla pracowników w instytucjach jest znikoma. Zbadaliśmy 30 instytucji publicznych, sprawdziliśmy, czy zamówienia były przeprowadzone w 64, właśnie w 30 przeprowadzono. Tylko 7 z nich zastosowało klauzulę pracowniczą. Tylko 7 wymagało od wykonawców zatrudniania pracowników na podstawie umów o pracę. I z tych 7 instytucji tylko 2 uczyniły to ze względu na dobro pracowników. To znaczy pozostałe instytucje kierowały się względami jakości. A to też ciekawa kwestia, że uznano, że umowy o pracę polepszą jakość pracy. Ale te instytucje w sytuacji, gdy jakość nie będzie satysfakcjonowała, mogą w kolejnym postępowaniu nie zastosować klauzuli, więc właściwie tylko 2 instytucje z 30 poczuwały się do odpowiedzialności za pracowników. Najczęściej klauzule stosują urzędy wojewódzkie, następnie urzędy marszałkowskie, sądy okręgowe oraz na samym końcu uczelnie wyższe. Skala odpowiedzialność uczelni jest naprawdę znikoma i zastosował 9 uniwersytetów, klauzulę zastosował tylko 1. To jest Uniwersytet w Poznaniu. Prawdopodobnie po to, żeby swoje straty wizerunkowe jakoś przykryć. I gdyby nie to, kolejne postępowania, nie protesty pracowników, inicjatywy pracowniczej, bardzo prawdopodobne, że uniwersytet nadal nie zawierałby takiej klauzuli. I 0 instytucji z 9 zastosowałyby po prostu ją. Urzędy marszałkowskie najrzadziej decydują się na to, aby korzystać z usług zewnętrznych. Tłumaczę to tym, że one najmniej są poddane na wpływy ze strony władz centralnych, czują się najbardziej autonomicznie i niezależnie. Więc te procesy nie są tak wymuszane na nich. W tych sytuacjach, gdy nie zastosowano klauzuli pracowniczej, nie ma szans, żeby pracodawca zaproponował pracownikom umowy o pracę, gdyż w tych postępowaniach wymuszono na firmach konkurencję niskimi stawkami wynagrodzeń, niskimi kosztami pracy. Więc nie ma szans, nie możemy liczyć na dobrą wolę pracodawców, gdyż musieli w takich sytuacjach po prostu walczyć o przetrwanie, o przetarg. Więc instytucja powinna zawrzeć tę klauzulę. I do czego prowadzi to, że klauzuli brak? No, stawki są rażąco niskie, od 3 do 8 zł, średnio 4-5. W związku z czym pracownicy muszą pracować kilkaset godzin, 300, 400, także normalny etat ma 160 godzin, a na umowach cywilnoprawnych przy takich stawkach trzeba pracować 2 razy tyle. 2 razy tyle i bardzo często wiąże się to z pracą na wielu stanowiskach, gdyż instytucje szukając oszczędności łączą. Czyli jednocześnie jest się szatniarzem, portierem, ochroniarzem, sprzątaczką. Jest się od wielu spraw. W tym czasie, gdy się powinno świadczyć swoje usługi, robi się wiele innych rzeczy. I do czego doprowadziły takie zasady?
zasady obowiązujące w zamówieniach publicznych. To uruchomiło proces promocji złej jakości, wymusiły swoiste cwaniactwo, kombinatorstwo ze strony firmy. Ja tak nieelegancko powiem, że państwo wywodowało sobie takie firmy, które się specjalizują w optymalizacji kosztów. Alternatywą dla firm bowiem jest zaprzestanie istnienia. Dobra firma, która chce zatrudniać pracowników na umowie o pracę, po prostu zamówienia nie dostanie, więc przestanie istnieć. Ale jest w instytucjach intuicja i wiedza, że jakość usług świadczonych przez firmy zewnętrzne wyłonione na podstawie najniższej ceny jest zła, jest gorsza niż jakość usług świadczonych przez własnych pracowników. Świadczy o tym prawidłowość zatrudniania, doświadczenia usług ochrony czy właśnie sprzątania najważniejszych gabinetów, budynków, powierzchni własnych pracowników na umowach pracy. Na przykład w Urzędzie Miasta w Opolu pan prezydent ma własne sprzątaczki do swojego gabinetu, a pozostałe powierzchnie świadczą pracownicy firmy zewnętrznej. Budynek rektoratu oraz pion kanclerza Politechniki Opolskiej nie są obsługiwane przez firmę zewnętrzną, a przez własnych pracowników. Można mnożyć przykłady z prawidłowości ogólnopolska. Podstawową rekomendacją jest to, aby instytucje miały obowiązek wymagania od firm zatrudniania na umowach o pracę, gdy zachodzą przesłanki stosunku pracy. Ale to też nie załatwi wszystkiego, to jest tylko element działań naprawczych systemu zamówień publicznych. System ten potrzebuje po prostu nowej idei wydatkowania środków publicznych. Dziękuję. Dziękuję bardzo Kasi i chciałbym teraz poprosić o głos pana Tomasza Szymanka o komentarz do raportu. Witam Państwa, bardzo dziękuję za zaproszenie i jeszcze raz też chciałbym Państwu podziękować za ten raport, bo rzeczywiście, tak jak Pan Przewodniczący Hus na początku powiedział, zdecydowanie zbyt mało jest badań w tym obszarze, a raport jest fajny, bo jest bardzo konkretny, ale jednocześnie pozwala, że tak powiem, wysnuć bardzo wiele daleko idących wniosków. Rozumiem, że ja tu zostałem zaproszony przede wszystkim z tego tytułu, że rzeczywiście od lat staram się i monitorować stosowanie klauzul społecznych i je popularyzować, ale zacznę, jeżeli Państwo pozwolicie, szybciutko od tych ogólniejszych refleksji, o których Pani Katarzyna też mówiła, które są w raporcie, czyli od tego, o czym Pani zaczęła, czyli rzeczywiście właśnie ten raport bardzo pięknie demaskuje tą ideę taniego państwa, właściwie pokazuje, jak ona jest bezrozumnie traktowana. Bezrozumnie, bo sprowadza się właściwie tylko do wykazywania oszczędności. I to oszczędności, które są szukane po najmniejszej linii oporu, a ta najmniejsza linia oporu polega na tym, że szuka się je na tak zwanym czynniku ludzkim. Albo zwalnia się ludzi, albo outsourcuje, albo zmusza do tak zwanego samozatrudnienia. No i to jest problem, bym powiedział, systemowy, dlatego że myśmy się też temu przyglądali, analizując trochę stosowanie klauzul społecznych, systemowe polegające na tym, że nie ma takich mechanizmów, które zachęcałyby czy wymuszałyby głębsze myślenie o tym, czym jest tanie państwo. Dlatego, że no, jakby rozliczanie działalności administracji nadal polega na rozliczaniu za działania. Dopóki to się nie zmieni, to zawsze te oszczędności, czyli im taniej te działania się zrobi, one będą tak naprawdę podstawowym kryterium oceny sprawności i efektywności administracji. Takie rzeczy, które były, pojawiały się jak budżet zadaniowy czy
rozliczanie za rezultaty, no niestety właśnie nie wyszły poza fazę eksperymentu, tak? Jeżeli tego systemu się nie zmieni, to cały czas jakby to będzie w ten sposób funkcjonować. Drugi wątek, o którym pani Katarzyna nie wspomniała, ale który jest w raporcie bardzo ciekawy i w ogóle na oddzielną dyskusję, to jest, jak żeście to ładnie określili, kryzys tożsamości instytucji publicznej. To jest rzeczywiście bardzo ważna rzecz. Mam wrażenie, że ten, nazwijmy, etos służby publicznej, zanim on został w ogóle zbudowany w latach 90., to w zasadzie już za chwilę zaczął być degradowany. No i mamy jakby pójść do trumny w postaci ostatnich rozwiązań legislacyjnych, ale ten etos to nie tylko to poczucie służby, ale poczucie rzetelności i racjonalności. I tu muszę pozwolić sobie, korzystając z okazji, pokazać, jak ta racjonalność i rzetelność wygląda, bo tak się składa, że jestem też członkiem Obywatelskiego Forum Legislacji, które działa przy Fundacji Batorego, gdzie tam monitorujemy proces stanowienia prawa. Wcześniej na etapie rządowym, teraz siłą rzeczy również parlamentarnych, bo jakby legislacja rządowa jest unikatem, wszystko idzie przez parlament. Jest w tej chwili taki projekt rządowy, zresztą jak najbardziej w temacie, bo dotyczy on zmiany ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Bardzo ważny temat, który poniekąd też w jakiś sposób ma przyczynić się do rozwiązania tych problemów, o których pani Katarzyna mówiła, ale nie o tym chcę mówić merytorycznie. Do tego zgodnie z uchwałą Rady Ministrów powinna być wykonana ocena skutków regulacji, tak? Która ma służyć temu, żeby poznać ewentualne skutki pozytywne, negatywne tego rozwiązania, po to, żeby poprawić to rozwiązanie, wyeliminować skutki negatywne, wzmocnić pozytywne. I oczywiście minister rodziny, pracy i polityki społecznej, bo to jego projekt, taką ocenę skutków regulacji przygotował. No i jak to wygląda od strony rzetelności i uczciwości? Takie czytamy stwierdzenie. Oczywiście nie ma żadnych liczb, bo jest to trudno policzalne, ale na przykład czytamy w ocenie skutków regulacji. Projekt nie będzie miał żadnego wpływu na finanse publiczne. Albo takie fajne stwierdzenie. W wyniku podwyższenia wynagrodzenia minimalnego osób w pierwszym roku pracy część z osób wchodzących na rynek pracy może doświadczyć trudności ze znalezieniem zatrudnienia. Wzrost płacy minimalnej może zwiększyć ryzyko utraty pracy i przejścia do bezrobocia. Z drugiej strony przekłada się pozytywnie na sytuację dochodową pracowników. Albo takie fajne stwierdzenie. Natomiast wzrost liczby osób pracujących na podstawie umowy o pracę rzeczywiście może nastąpić, aczkolwiek nie można wykluczyć również niewielkiego wzrostu rozmiaru szarych stref. I to są to jest klucz tej oceny skutków regulacji, pokazujące, w jaki sposób rzeczywiście pracuje administracja publiczna. Jest to takie ogólne refleksje, a teraz już przejdę do klauzul. Kilka rzeczy, które są w raporcie i dwie, których nie ma, na które chcę zwrócić uwagę. Rzeczywiście to, co państwo podkreślacie, to jest istotny problem, to jest kwestia nadal prywatu, kryterium cenowego, jeśli chodzi o udzielanie zamówień publicznych. Ponieważ wcześniej 93-92, a nawet czasami więcej procent wszystkich postępowań to były postępowania, w których cena była jedynym kryterium. Myśmy dostali za to po głowie od Komisji Europejskiej. Później, jak Chińczycy próbowali nam budować autostrady, no to się zrobił szum w kraju. Był duży nacisk, pojawiały się projekty poselskie, żeby to zmienić. I rzeczywiście to było skutkiem tej zmiany w ustawie Prawo Zamówień Publicznych w 2014 roku, o którym państwo piszecie, czyli wprowadzenia obowiązku stosowania pozacenowych kryteriów oceny ofert. Z tym, że to jest zabieg wyłącznie PR-owski, tak? Bo on rzeczywiście poskutkował tym, że liczba takich postępowań gwałtownie spadła. Ja patrzyłem na są dane za styczeń tego roku i zaledwie 12% postępowań to są postępowania, w których cena
cena jest jedynym kryterium. Ale niestety zabieg jest wyłącznie PR-owy, dlatego że de facto te kryteria, które są stosowane, to są kryteria nie mające większego znaczenia, tak? Czyli to jest, nie wiem, serwis, termin realizacji, zamówienie itd., itd., dlatego że one są wprost zapisane w ustawie i bardzo łatwe do zastosowania dla zamawiającego i wykonawcy. Natomiast inne istotne kryteria w zasadzie nie są stosowane, chociaż w ustawie na przykład wymienia się w tym artykule, że można to uwzględnić aspekty społeczne, ale nie mówi się jakie i w jaki sposób to zrobić. W związku z tym zamawiający tego nie stosują, bo nie wiedzą jak. Były takie próby na początku, jak weszła ta zmiana, bardzo logiczne, tak, zastosowania przez zamawiających tych rozwiązań, które już ustawa mówiła, czyli na przykład tak zwanej klauzuli zatrudnieniowej, umożliwiającej postawienie przez zamawiającego takiego warunku, że wykonawca przy realizacji zamówienia musi zatrudnić osoby z utrudnionym dostępem do rynku pracy. Ustawa wymienia, jakie to są kategorie, na przykład osoby bezrobotne, tak? W związku z tym niektórzy zamawiający bardzo logicznie stwierdzili, skoro tu możemy uwzględnić aspekty społeczne, to zastosujmy ten warunek, tą klauzulę społeczną, i oceniajmy, ile na przykład wykonawca może tych osób zatrudnić. Ale Urząd Zamówień Publicznych powiedział, że nie, dlatego że to jest warunek dotyczący realizacji zamówienia, a nie kryterium oceny ofert. Na pytanie w związku z tym, jakie aspekty społeczne można uwzględnić w tym punkcie, Urząd rozkłada ręce. Podobnie jest niestety z pozostałymi właśnie tymi klauzulami, które są stosowane, ponieważ prawo jest niestety niejasne. Rzeczywiście mimo dużych wysiłków, od właściwie 7 lat staramy się to intensywnie promować. Przez ostatnie 2 lata też z jakimś tam wsparciem ze strony rządu, to nadal to jest zupełny margines postępowań. Według naszych szacunków nie więcej niż 4% postępowań to są postępowania, gdzie zastosowano którąkolwiek z tych klauzul, a właściwie mamy 3 te podstawowe klauzule, które można by było zastosować. I to wynika w dużej mierze właśnie z niejasności zapisów prawa. I moim zdaniem niestety będzie jeszcze gorzej. Tutaj pan Michał wspomniał o tym projekcie, bo rzeczywiście w tej chwili na razie jeszcze w łonie rządu trwają prace nad nowelizacją ustawy o zamówieniach publicznych, żeby dostosować ją też do nowych dyrektyw unijnych z 2014 roku. My mamy zresztą obowiązek do końca kwietnia nasze prawo znowelizować, ale ten projekt, który jest, no to głosy stają na głowie, on jest bardzo niechlujny, niespójny, a co gorsza, on wprowadza nowe na przykład rozwiązania, jeśli chodzi o uwzględnianie aspektów społecznych, ale niestety w zasadzie wprost przepisuje te sformułowania, które są w dyrektywach, kompletnie nie dostosowując tego w zasadzie do warunków polskich. Co to w praktyce będzie oznaczać, że będą to zapisy martwe, tak? Bo nikt nie będzie ich stosował, bo nie będzie wiedział, jak je w praktyce interpretować. Tutaj jest jeszcze pewna szansa, żeby być może to uratować na etapie parlamentarnym. I też kolegów namawiam do tego, żeby próbowali tu przekazać też wyniki tego raportu. Ale jeszcze dwie kwestie, o których państwo nie mówicie, a które są moim zdaniem istotne i już kończę, bo pan przewodniczący już się szykuje. Nie, bardzo ciekawe, słucham. Pierwsza kwestia to jest, i to są też afery, które były w zeszłym roku, było kilka afer również z udziałem niestety zamawiających instytucji publicznych. Mianowicie to jest właściwie praktyczny brak kontroli ze strony zamawiających dotyczących przestrzegania na przykład praw pracowniczych przez wykonawców. Zarówno na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak później przy realizacji tego zamówienia. A mieliśmy takie afery, że instytucje publiczne wyłaniały wykonawcę, który później na przykład nie płacił pracownikom, tak? I dzięki temu rzeczywiście wygrał tą cenę. Mieliśmy niestety też na przykład wykonawcę, który z
zatrudnił osoby bezrobotne tylko po to, żeby spełnić ten wymóg klauzuli społecznej, po czym natychmiast je zwolnił. Tak? I parę tego typu sytuacji. Problem jest taki, że prawo zagraniczne daje taką możliwość, daje pewne instrumenty zamawiającym, ale one w zasadzie do tych, przy zamówieniach do tych progów unijnych, to jest dobra wola zamawiającego. I większość zamawiających nie stosuje. I to jest swoistego rodzaju tajemnica Poliszynela, mimo że wiedzą, rozmawiający formalnie wiedzą, że wykonawca daje tak niską cenę, którą wygrywa, za którą niemożliwe jest, że tak powiem, normalne świadczenie tego typu usług. On musi zatrudniać ludzi na czarno, bo inaczej no, nie osiągnąłby tej ceny. Wszyscy o tym wiedzą, a mimo to, że tak powiem, nie wykorzystują tych instrumentów, które prawie są. Podobnie już w trakcie realizacji zamówienia to też nie jest stosowane. Więc to jest bardzo duży problem, w którym też trzeba by próbować sobie dać radę. I jeszcze mały problem, ale moim zdaniem istotny, zwłaszcza z punktu widzenia samorządów. To jest kwestia możliwości uwzględnienia aspektu lokalnego wykonawcy. Wiadomo jest, że samorządy na przykład, i to jest zupełnie racjonalne, chcą zlecać zamówienia, ale wykonawcom, którzy są na rynku lokalnym, którzy mogą zatrudniać z rynku lokalnego pracowników i tak dalej. Dyrektywy unijne już, żeby nie przedłużać, takie możliwości dają, natomiast u nas niestety nasze prawo zamówień publicznych nie wygląda na to, żeby to się zmieniło. Kategorycznie, że tak powiem, to uniemożliwia. Już pomijam fakt, że jakby u nas ten pułap, poniżej którego tego prawa nie należy stosować, to jest 30 tysięcy euro, chcę przypomnieć, podczas gdy zgodnie z dyrektywami to jest pułap 135 tysięcy euro i wiele krajów unijnych rzeczywiście taki pułap wykorzystuje. To jest zupełnie niezrozumiałe, dlaczego my mamy aż tak niski ten pułap. Natomiast chcę tylko jeszcze szybciutko powiedzieć, że niezależnie od tego, że to prawo nie jest doskonałe, że nad świadomością trzeba pracować, to jednak w ramach tego, jeżeli jest chęć i wola, można pewne fajne rozwiązania zastosować. I tu chcę tylko mały przykład wskazać Częstochowy, która już kilka lat temu zarządzeniem prezydenta wprowadziła obowiązek stosowania tych klauzul społecznych, które są w prawie zamówień publicznych. Oczywiście z możliwością odstąpienia od tego obowiązku, bo wiadomo, że nie wszystkie zamówienia się do tego nadają, ale z koniecznością uzasadnienia. Tak? Dlaczego nie dany wydział, dana komórka Urzędu Miasta decyduje się nie zastosować tych klauzul. Znakomicie to działa w ciągu kilku lat. To już jest chyba ponad 100 postępowań, które miasto zleciło z zastosowaniem klauzul, czyli przede wszystkim dzięki temu wykonawcy zatrudniają osoby bezrobotne i niepełnosprawne z korzyścią dla wszystkich. Więc mówię, jak są chęci, to nawet przy niedoskonałym prawie i braku świadomości daje się pewne rzeczy zrobić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zacznę od pytania. Są na sali przedstawiciele firm, które świadczą te usługi? Nic nie ma. Ale cieszę się, że jest wiele osób młodych, bo rzeczywiście outsourcing to jest pytanie wyzysk, to praca niewolnicza, to omijanie podatków, to zawłaszczanie pieniądza publicznego. Można by na wiele sposobów to odmieniać. Ja wiem, że powinniśmy dbać o pieniądz publiczny, ale powinniśmy dbać też o tych, którzy wykonują te usługi. Bo brak bałości to outsourcing równa się śmieciówki. OPZZ aktualnie walczy o tą stawkę godzinową, o której Tomek wspominałeś. Umów cywilnoprawnych szeroko rozumianych. Natomiast, bo jeśli chodzi o umowę o pracę, mamy to trochę lepiej do
recyklowane. To właśnie outsourcing, śmieciówki, amortyzowały kryzys ostatnich lat. To dlatego gospodarka się mogła rozwijać. Ale to też wynika z tego, że pracownicy nie byli opłaceni. A jeśli pracownicy nie będą mieli pieniędzy, nie będzie zapotrzebowanie na towar i nikt nie będzie tego towaru chciał kupować. My w OPZZ-cie, ja osobiście od kilkunastu lat walczę o to, by w zamówieniach publicznych była przejrzystość, czytelność. Protestowałem chyba 10 lat temu, kiedy starano się z ustawy o zamówieniach publicznych wykreślić przepis dotyczący wpływu na rynek pracy zamówień. Oczywiście, czym bardziej liberałowie dorywali się do władzy, tym próbowali manipulować tą ustawą. Trzeba powiedzieć, że zamówienia publiczne mają wymiar nie tylko ekonomiczny, ale ten społeczny, o którym tu w części wiele mówiliśmy. I mamy prawo w związku z tym, jako społeczeństwo, jako związki w pierwszej kolejności, oczekiwać określonych zamówień. Bo przecież to 140 miliardów złotych, 8% PKB, puszczamy zamówienia publiczne. To jest pieniądz nasz, podatników. Z jednej strony mówią, nie ma pieniędzy, wyciągają, podnoszą podatki, a z drugiej strony poprzez absorpcję transferują do sektorów, do własnych kieszeni. Ten pieniądz jest płukany, no, w swoisty sposób jest transferowany, w sposób nieczytelny. Dlatego jako ogólnopolskie porozumienie związków zawodowych domagaliśmy się uwzględnienia w zamówieniach publicznych kilku kwestii. Między innymi tych klauzul społecznościowych, między innymi zatrudniania osób na umowę o pracę i zagwarantowania tym pracownikom płacy minimalnej. W tym celu organizowaliśmy środowiska wspólnie z pozostałymi centralami związkowymi, z organizacjami pracodawców, których ciężko jest namówić, ciężko jest organizować w tych sprawach, ale jakiś krok do przodu został zrobiony. W związku z tym także należy powiedzieć, i co jest ważne, że jeśli będą przetargi, to trzeba promować uczciwych pracodawców, czyli tych, którzy płacą podatki, ci, którzy zatrudniają na umowę o pracę, ci, którzy płacą składki ubezpieczeniowe i zdrowotne, bo w przeciwnym wypadku psuty jest rynek, a tym samym jest, no ja nie rozumiem, dlaczego przedsiębiorcy tego się nie zwalczają, bo przecież to jest psucie konkurencji. Na tej samej ulicy jeden, który zatrudnia wspomniane, a my jako OPZZ mamy to wykryte i o dziwo nawet urzędy pracy to promowały, 2,50 na godzinę zatrudnienia, bez podatku, bez niczego. No to ten, który zatrudnia na umowę o pracę i musi zapłacić wszystkie składki, żeby się utrzymał, usługi zdrowotne, usługi społeczne, emerytalne, no to przecież zbankrutuje. W związku z tym tu chodzi o uczciwe podejście do sprawy. I według szacunków GUS-u około 3,5 miliona osób pracowało na podstawie różnego rodzaju umów śmieciowych, nie będę ich wymieniał, gdzie te stawki właśnie mogły być po prostu zaniżane i po prostu działanie na naszą szkodę. No. Znaczy na tych młodych ludzi, no co on może zrobić dzisiaj? No. Albo nie podjąć żadnej pracy i umierać pod płotem, albo starać się walczyć, dlatego namawiam wam też przy okazji do wspólnej walki o te prawa. Dzisiaj zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego możemy organizować się w związki zawodowe, nawet ci na śmieciówkach, żeby o to walczyć. Teraz jest podjęta działania uchwalenie nowych regulacji prawnych. Patrzę na moich współpracowników, my już pracujemy w Radzie Dialogu Społecznego nad tym problemem kilku miesięcy.
lat, bo jeszcze w Komisji Wyścigowej także było, by te nowe regulacje dotyczące przetargów preferujących zatrudnienie na umowie o pracę, czyli wpisujące się w tak zwane klauzulę społecznościową, szeroko rozumianą. I wspólnie z tymi inicjatywami występujemy, nawet w Radzie Dialogu Społecznego powołaliśmy nadzwyczajny zespół po tego, by przygotować pewne rozwiązania, by silniej w to wejść, by wyjść do samorządów terytorialnych. Organizowałem też jako przewodniczący OPZZ wystąpienia ministra pracy do samorządów terytorialnych, bo najgorzej mnie niepokoi, że słuchajcie, w ostatnich dniach jeden z oddziałów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za 6 zł za godzinę do dozoru. No przecież to nie ma możliwości, on wygrywa te pewne przetargi. I dzisiaj no, to jest nieuczciwe, dlatego jest potrzebne zwalczanie wspólne. I w ramach Rady Dialogu Społecznego, w komisjach, zespołach, w pisaniu stanowisk, nawet zgodziliśmy się z pracodawcami, że to ważne, że trzeba. Przekonaliśmy nawet tych posłów, którzy z nami byli, uważali, tak rzeczywiście mądrze mówicie. Chociaż w ostatnich dniach, mimo wpisania do projektu ustawy pewnych rozwiązań, to znalazło się próba wyeliminowania tego na ostatnim etapie prac rządu. Jak to, Kasiu, było? Dziękuję, panie przewodniczący. Faktycznie w Zespole Doraźnym do spraw zamówień publicznych Rady Dialogu Społecznego pracujemy dosyć intensywnie nad tym projektem ustawy i on przeszedł konsultacje społeczne i etap uzgodnień międzyresortowych. Pojawiły się kolejne wersje projektu tego ustawy, w których zapis dotyczący obligatoryjnego zatrudnienia na umowę o pracę został zmieniony. Wersja tego projektu różni się od tego, co zarekomendowała Rada Dialogu Społecznego, czyli wspólnie uzgodnienie partnerzy społecznych, pracodawcy i związki zawodowe. Wczoraj odbyło się posiedzenie zespołu, gdzie wyraziliśmy po raz kolejny negatywne stanowisko co do tych zmian, ponieważ widzimy, że idą one w kierunku, można by powiedzieć, potocznie rozmiękczenia tak naprawdę tego obligatoryjnego obowiązku i wiąże się z dużym ryzykiem, że nie uzyskamy na rynku zamówień publicznych i szerzej rynku pracy tego rezultatu, jaki oczekujemy, czyli wzmocnienia zatrudnienia na umowę o pracę. Będziemy wnioskować o to, aby rząd, ponieważ z naszych informacji wynika, że już w najbliższym tygodniu Rady Ministrów projekt będzie przyjmowany, aby jednak uszanować wolę Rady Dialogu Społecznego, uszanować porozumienie strony związkowej i pracodawców co do kształtu tego projektu, bo tak naprawdę powinniśmy, to jest absolutny minimum, które powinniśmy w tym projekcie zrobić. Jak słusznie wspominał pan Tomasz, to jest absolutne minimum, które w tym projekcie się znajduje. Tak naprawdę ten projekt powinien o wiele dalej iść po to, aby uzyskać te rezultaty, które wymaga rynek zamówień i szerzej rynek pracy. Mimo wszystko opór środowiska, które przyzwyczaiło się do takich, to już ostatnie zdanie, praktyk na rynku zamówień publicznych, jest bardzo silny. Zasada swobody działalności gospodarczej jest zrozumiana w bardzo wolnościowy sposób, w którym ta wolność nie wiąże się z żadną odpowiedzialnością społeczną i ona jest argumentem, który ma dać przyzwolenie na dalsze funkcjonowanie rynku w takim sposób, jaki funkcjonuje obecnie. Dziękuję. I słuchajcie, jest ta sytuacja o tyle jeszcze trudniejsza, że obserwujemy i mamy swoje dowody w związkach zawodowych w OPZZ-cie, że najwięcej aktualnie protestów, sporów zbiorowych, strajków, być może małych, to jest właśnie tam, gdzie jest to zatrudnienie na przedsynku, tam, gdzie nie ma tych standardów, no bo ludzie już nie dają rady, no ile można. W związku z tym domagamy się także stosowania tych klauzul społecznościowych przy wszystkich zamówieniach. Wojsko dysponuje dzisiaj potężnymi pieniędzmi na zamówienia publiczne i zobaczcie,
6-7 zł wojsko chronią ochroniarze za grosze. No, czy to jest normalne? No nie ma to. Nam się to nie mieści w naszych pojęciach, w naszych analizach, dlatego szeroko pojem stosowany w administracji publicznej powinno być obowiązkiem. I wszyscy, każdy, który stosuje pieniądz publiczny, powinien być obowiązkiem. Szpital, różnego rodzaju instytucje nie mogą stosować innych form zatrudnienia. Bardzo proszę, byśmy wspólnie działali, dziękując autorom tego opracowania, dziękując ośrodkowi za podjęcie tego tematu. Myślę, że to jest, pani Kasiu, pierwszy krok w tym, żeby teraz dojść do źródła, uderzyć i wspólnie pokazać, że no, nie ma naszej zgody społecznej, nie ma zgody publicznej, związków zawodowych, tej dużej rzeszy młodzieży, która jest wykorzystywana, eksploatowana, niewolniczo zatrudniana na tego typu umowach. Ale możemy zrobić to wspólnie w ramach Zrzeszenia się Związków Zawodowych. Serdecznie zapraszamy do wspólnych działań. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Szanowni państwo, mamy w tej chwili czas na pytania i komentarze. Pytanie dotyczące przede wszystkim starszego pokolenia. To jest osób, które są w tej części opisane jako taka grupa już będąca, bo posiadając jakieś świadczenia, chcąca dodatkowe środki uzyskać, mająca problem z akceptacją ich społeczną albo z akceptacją poprzez firmy, które chciałyby z nich korzystać, ale inni uważają, że zajmują ich miejsce. Gdybyś mogła o tym coś powiedzieć. I nie chciałbym polemizować, ale chciałbym też usłyszeć o tym, jak rozmawialiście, były te badania przeprowadzone, o tym, jak ludzie oceniają związki. Bo ja z wielu rozmów słyszę, że niestety związki są wyobcowane z tego, co dzieje się w wielu miejscach, nikomu nie pomagają, więc może to jest mylna teza, którą stawiam, ale chciałbym, żeby ktoś jej zaprzeczył, bo póki co nie słyszałem w wielu rozmowach społecznych, żeby ktoś powiedział, że związki komuś gdzieś pomagały, oprócz niektórych klas, które gdzieś tam mogły się w to włączyć. Dziękuję bardzo. To pewnie może zbyt wczesne, albo nie tak sformułowane pytanie, ale mimo wszystko powiem. To jest bardzo dobry raport, ja to zresztą już wcześniej widziałam. Nie ma chyba w Polsce, no może oprócz Leszka Balcerowicza, ale jako jednostka nie musi być aż tak brany pod uwagę, choć każdy człowiek się liczy. Więc nie ma w Polsce moim zdaniem osoby, która nie byłaby przerażona dramatycznym stanem rynku pracy. Bo tutaj mamy usługi w zakresie sprzątania ochrony, no ale przepraszam, to spotyka naprawdę już właściwie każdego. To już oprócz, byłby on śmieszny, gdyby był nie tak koszmarną przygodą ludzi w Telewizji Polskiej, wyrzuconym przez poprzedniego prezesa do Agencji Zatrudnienia, a obecnie, mimo że cały czas świadczyli pracę, właściwie znaleźli się absolutnie na boku i nikt ich już nie zatrudni, zostają jakby wyrzuceni z pracy, pozbawieni z pracy, bez żadnej, no nawet bez tej smutnej konieczności wyrzucania z pracy. Ale to jest tak naprawdę wszędzie. Więc nie ma w Polsce, wydaje mi się, osoby, która nie byłaby no co najmniej zmartwiona stanem rynku pracy. Powstają opracowania, działa czasem lepiej, czasem gorzej komisja, kiedyś trójstronna, teraz Rada Dialog. I Krzysztof to już powiedział, ludzie widzą, wszystko działa. Na uniwersytetach pracują specjaliści oraz w różnych innych jednostkach badawczych. Czy jest pomysł, przepraszam, proszę mi nie mówić, że siądziemy do stołu, powołamy czwartą czy piętnastą podkomisję, tylko czy jest jakikolwiek pomysł wspólnego działania, zrobienia czegokolwiek, żeby ludzie zobaczyli, że ktoś, tak jak powiedział Krzysiek, ktoś o nich walczy. Mnie się wydaje,
oni sami walczą. Oczywiście pan przewodniczący bardzo słusznie powiedział, że jak ktoś ma do wyboru, bo to też jest prawda, nie mieć nic, a mieć robotę za 3 zł za godzinę, to on pewnie tą robotę, a nawet na pewno, tą on, a jeszcze bardziej ona, bo sytuacja kobiet jest jeszcze trudniejsza, to tą robotę weźmie. Czy jest jakiś plan zrobienia czegokolwiek oprócz z całym szacunkiem i ogromnym uznaniem napisania kolejnych raportów? Ja też wydaje mi się, że ja mam jedno bardzo krótkie pytanie. Czy mają Państwo jakąś wiedzę na temat, że tak powiem, sektorowo, jak zamówienia publiczne się układają? Czyli czy domyślam się, że w ochronie to bardzo źle wygląda i tam śmieciówki dominują te wystawki 4-5 zł, ale czy są na przykład takie branże, gdzie już dzisiaj w sferze zamówień publicznych na przykład dominują etaty? Znają Państwo tego typu dane, że część branży, że tak powiem, dobrze funkcjonuje, czyli krótko mówiąc, jak to sektorowo w zamówieniach publicznych wygląda ten przepływ? Gdzie jest, gdzie śmieciówki są nie złe? Dzień dobry, Jakub Grzegorz, z Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza, który też był tutaj przywoływany jako jeden z inicjatorów tego pierwszego spotu o sprzątaczki na poznańskim Ułanie. Ja chciałem może nie tyle zadać pytanie, co raczej odnieść się do jednej z tych pierwszych wypowiedzi odnośnie tego wyobcowania związków zawodowych wśród osób zatrudnianych przez outsourcing na umowach śmieciowych. I jakby pierwsza rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę, jest to, że istnieją po prostu obiektywne bariery prawne, które uniemożliwiają, pomimo wyroku korzystnego Trybunału, podejmowanie w wielu wypadkach działalności związkowej w ramach ustawowych. Jakby procedura sporu zbiorowego i akcji strajkowej, która jest kluczowa tak naprawdę w ruchu pracowniczym dla wywalczenia czegokolwiek, jest cały czas niedostępna dla osób na śmieciówkach, dla osób samozatrudnionych, dla osób na zleceniu. W związku z tym, co zostaje tego typu pracownikom, tak jak w przypadku sprzątaczek, jest wywieranie presji przez protesty w przestrzeni publicznej, przez demonstracje, pikiety, wymuszanie jakichś oświadczeń ze strony instytucji publicznych. I przy okazji sporu o sprzątaczki w Poznaniu, który toczył się nie tylko na Uniwersytecie, ale także dotyczył Sądu Poznańskiego, my byliśmy tam na spotkaniu, prezes sądu, jakby on nawet stwierdził w ten sposób, że to nie jest tylko i wyłącznie kwestia oszczędności, bo jakby to wyliczyć, to zatrudnienie zewnętrzne nie sprzątaczek nie kosztowało dużo mniej, jakby były bezpośrednio zatrudnione przez sąd, tylko po prostu kwestii tego, iloma etatami dysponuje, tego, że jest presja od góry na ministerialne, na cięcie etatów, na redukcję zatrudnienia, na przerzucanie tego do firm zewnętrznych. Moim zdaniem jakby nawet nie tyle kluczowa jest kwestia klauzul społecznych zamówienia publicznego, które oczywiście trzeba walczyć, jakby jesteśmy w takich warunkach, że trzeba się do tego odnosić. Kluczowa jest presja na to, żeby przywrócić bezpośrednie zatrudnienie osób przez instytucje publiczne, także z punktu widzenia czysto związkowego i takiej praktyki działania, ponieważ rozczłonkowanie różnych instytucji na odrębne podmioty utrudnia też po prostu działalność związkową, utrudnia powoływanie zakładowych struktur, tak? Można oczywiście starać się to w jakiś sposób omijać komisjami międzyzakładowymi, które zrzeszają pracowników z różnych podmiotów. Natomiast tu już się robią problemy, jak na przykład jest jedna firma podwykonawca, która świadczy usługi dla różnych instytucji i jakby wtedy wchodzimy w jakąś taką kwestię dużego kombinowania, w jaki sposób to strukturalnie i organizacyjnie zorganizować. Więc ja bym jakby z naszej strony powiedzmy zalecał, czy proponował, czy w jakiś sposób przedstawiał przede wszystkim jakieś takie działania bezpośrednio protestacyjne w obronie tych osób z ich udziałem, tak jak to było w tym modelowym przykładzie poznańskim, a z drugiej strony może takie odrobinę przeniesienie akcentów z samej
z samego tego, jak wygląda procedura zamówień publicznych, na to, jaki jest kwestia stanu zatrudnienia, ilości etatów, czyli tak naprawdę kwestii budżetu państwa, tak, i tego, w jaki sposób instytucje publiczne są u nas zorganizowane. Dziękuję. Dobra, Andrzej Radzikowski, OPZZ. No tak, w sprawie pracowników w Poznaniu, jakichś dziesiątkach innych miast, gdzie pracowników przetrudnionych przez firmy zewnętrzne wykorzystywano OPZZ interwencyjną. Może mniej wysiany do mediów, bardziej wykorzystujemy i uruchamiamy te mechanizmy, które daje nam ustawa o związkach zawodowych. I myślę, że to jest jeden z kierunków działań, które będziemy kontynuowali. Wydaje mi się, że tutaj w tej dyskusji jakby naszej co najmniej trzy ważne wątki występują. Pierwszy to jest oczywiście początek etapu, to jest diagnoza sytuacji, diagnoza stanu. My ją znamy, ale rzeczywiście taki raport daje konkretne argumenty i jakby wzmacnia naszą pozycję w wielu rozmowach czy negocjacjach. Ale rzeczywiście to jest tylko pierwszy wstępny etap. No i pytanie rzeczywiście tutaj również pani powiedziała, co dalej, co możemy dalej zrobić. W ocenie dwa główne kierunki. Pierwsze to jest przede wszystkim połączenie wysiłków w celu prowadzenia akcji informacyjnej, takiej dwukierunkowej. Po pierwsze do samych pracowników, bo nasze doświadczenia pokazują, że oprócz oczywiście dalej trudnej sytuacji na rynku pracy, jednym z powodów dużego przyzwolenia samych pracowników na łamanie prawa pracowniczego jest nieznajomość przez nich tego prawa. I tutaj jako OPZZ próbujemy wiele akcji, prowadzimy wiele akcji, ale mamy świadomość dość dużego ograniczenia, albowiem rzeczywiście w środowiskach, bo my tak, mamy badania, które jasno potwierdzają to, co my zresztą wiemy. Tam, gdzie działają związki zawodowe, tam prawo pracy jest przestrzegane, jest dużo lepiej. Tylko mamy problem z dużymi gronami pracowników, gdzie nie ma de facto związków i z różnych powodów, chociażby właśnie do niedawna z barier, chociażby ustawowych, co w Trybunale wywalczyliśmy zniesienie ich częściowo, aczkolwiek walczymy nad dalszym krokiem zmiany ustawy o związkach zawodowych, bo na razie Trybunał to jest pierwszy krok. Gdzie nas po prostu nie ma? Jest pytanie, jak tam dojść. Rzeczywiście w mojej ocenie, przynajmniej my taką politykę próbujemy jako PZZ prowadzić, dla wzmocnienia tych oddziaływań jesteśmy gotowi i współpracujemy i podzieliliśmy współpracę również z organizacjami politycznymi, pozarządowymi. Wszyscy, którzy w tym zakresie mają do nas z nami wspólny pogląd na sprawę, będziemy współpracować. Zlikwidowano praktycznie informacje o związkach zawodowych w procesie edukacyjnym. Mamy ustawę, mimo tego wyroku, w mojej ocenie bardzo dalej restrykcyjną, jeśli chodzi o przynależność do związku, chociażby w Niemczech studenci, uczniowie szkół zawodowych mogą już wstępować do związków zawodowych. U nas te grupy dalej są poza. Myślę, że to jest oczywiście też kierunek dla nas, dla centrum związkowych, dla wszystkich środowisk kształtowania pewnego nacisku społecznego i budowania pewnej świadomości społecznej. Czyli w tym momencie przechodzę do drugiego, jakby trzeciego wątku sprawy. Oprócz informacji to zmiana prawa. Ale żeby prawo zmienić, to już nas praktyka pokazała, trzeba budować właśnie, to też się trochę wiąże z tym pierwszym, działalnością informacją, budować świadomość społeczną, bo w demokratycznym państwie to nie sztuka mieć rację, sztuka do swojej racji przekonać większość i wtedy dopiero będzie jakiś postęp. I czwarty wątek w mojej ocenie, z którym rzeczywiście w Polsce od nas sobie nie umiemy poradzić, to jest kwestia przestrzegania prawa. Polski kodeks pracy i prawo pracy i nawet ustawa o związkach zawodowych nie są jeszcze takie najgorsze, natomiast praktyka jest fatalna, bo spojrzymy na kodeks pracy, artykuł 22, realnie określa, w jakich sytuacjach powinna być zawarta umowa o pracę i w zasadzie, gdyby tak na to spojrzeć, to te milion osób natychmiast z umów cywilnoprawnych i drugi milion z samozatrudnienia wraca na normalne kodeksowe zatrudnienie. Ale niestety nie jest to przestrzegane. I to jest dzisiaj problem, nad którym przynajmniej w naszej centrali i na pewno też w razie dialogu i w rozmowach z Państwem się zastanawiamy, co zrobić, żeby w Polsce przywrócić praworządność w zakresie prawa pracy. Bo żadne prawo i najbardziej, po to żeśmy się przekonywali, najbardziej doprecyzowywanie, w tej chwili doprecyzowujemy agencje pracy tymczasowe, pewne rzeczy, ale jak nie będzie
żeby to było bardziej jednoznaczne, ale jeśli nie będzie po prostu woli przestrzegania prawa, no to żadne doprecyzowanie tutaj nie pomoże. Więc to jest chyba kolejne wyzwanie, które przed nami wszystkimi stoi. Dziękuję. Jedno zdanie można? To ja nie prowadzę, to proszę. Jedno zdanie. Przepraszam, ja bym proponowała, żebyśmy skończyli z takim zdaniem. Mamy dobre prawo, tylko ono nie działa, bo nikt go nie chce przestrzegać. Prawo, które nie działa, to nie jest dobre prawo. I żebyśmy, i tu się z radością z Panem zgodzę, żebyśmy nie wiem ile doprecyzowali, wstawili podpunkt 17 punkt C, to nic nie, znaczy nie tędy droga. Prawo, które nie działa, nie jest dobre. Dzień dobry Państwu, Robert Kusiak, PZZ. Ja mam przyjemność zajmować się kwestią zamówień publicznych od blisko 10 lat. Mogę obserwować różne zachowania na rynku i zamawiających, i wykonawców, ale też obserwuję postawy wszystkich aktorów zamówień publicznych, także związków zawodowych i organizacji przedsiębiorców. I widzę pewne zmiany, zmiany pozytywne i niestety obserwuję także zmiany negatywne. Jeśli chodzi o organizacje, które uczestniczą w Radzie Dialogu Społecznego, to tutaj możemy powiedzieć, że udaje nam się wiele obszarów wspólnie omówić i podjąć ustawę. Ale tutaj jest dialog z pracodawcami uczciwymi. Chciałbym to wyraźnie podkreślić. Natomiast mamy też drugi obszar, który nie ma dostępu. Jest to obszar działania państwa. Przepraszam, czy ja mogę dokończyć swoją wypowiedź? Mamy też drugi obszar państwa, w którym dostrzegamy bierność państwa, słabość państwa. Państwo jest opresyjne wobec tych słabych pracowników, osób, które nie mogą otrzymać umowy o pracę i muszą pracować na umowach śmieciowych. I jest słabe wobec nieuczciwych przedsiębiorców, którzy nagminnie łamią prawo, z czym my oczywiście walczymy. Odpowiadając na Pani pytanie, nie ma jednej dobrej, skutecznej recepty na rozwiązanie tego problemu. Jako wszyscy interesariusze musimy podejmować działania wielowątkowe na różnych obszarach, a przede wszystkim budować koalicję. Koalicję i porozumienia, bo tylko w ten sposób możemy wpływać na państwo. Państwo, tak jak powiedziałem, jest słabe i nie wykazuje aktywności, aby regulować kwestie społeczne. Ale tutaj mamy też nowe instrumenty. Tymi instrumentami mogą być choćby regulacje unijne. Już niedługo Polska zmierzy się z dużym problemem dotyczącym przestrzegania praw w biznesie. Już niedługo Polska będzie musiała implementować przepisy dotyczące wytycznych ONZ do spraw biznesu i praw człowieka. A te wytyczne nakazują państwu wprowadzenie rozwiązań, które zapewnią przestrzeganie praw człowieka w biznesie. Jeśli państwo tego nie wprowadzi, będzie współodpowiedzialne za rzeczy, które dzieją się na rynku. I to jest kwestia zasadnicza. I druga sprawa. Tak jak powiedziałem wcześniej, państwo pozwoluje część działań. My w ramach koalicji, którą zawiązaliśmy w ramach Rady Dialogu Społecznego, wspólnie z organizacjami pracodawców, wystosowaliśmy w grudniu ubiegłego roku apel do pani premier, aby nakazała spółkom Skarbu Państwa bezwzględne stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych. Otrzymaliśmy szereg odpowiedzi. Proszę państwa, odpowiedzi są przerażające. Mamy na przykład odpowiedź ministra skarbu, który z jednej strony zapewnia nas, że spółki Skarbu Państwa stosują klauzule społeczne. Co więcej, stosują je spółki, które nie muszą przestrzegać przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. I w tym samym piśmie minister skarbu stwierdza, że stosowanie klauzul społecznych to jest dodatkowy koszt. Dlaczego? Dlatego, że zwiększa wydatki. Więc ich stosowanie przez spółki Skarbu Państwa jest mocno problematyczne. Sami widzimy, że państwo nie ma spójnej polityki w tym zakresie. A jeśli już, bo to trzeba wyraźnie powiedzieć, niektóre urzędy, bo są takie i o tych przykładach trzeba głośno mówić, choćby przykład Częstochowy. Ja jestem zwolennikiem pokazywania dobrych praktyk. Jeśli już jakieś urzędy, czy urzędnicy, bo jest to dosyć duża grupa ludzi, bardzo głęboko zaangażowanych w kwestie zrównoważonego rozwoju społecznych zamówień publicznych.
przemycają do specyfikacji istotnych warunków zamówienia zapisy dotyczące klauzul społecznych, to to są jednostkowe przykłady i to jest ich indywidualna działalność. Nie ma w tym zakresie rozwiązań systemowych, a przykład powinien pójść od góry na dół. I wydaje mi się, że to jest kwestia kluczowa, czyli pokazywanie dobrych przykładów, ale równocześnie budowanie koalicji, koalicji porozumień i naciskanie na państwo. Bez tego nie zmienimy sytuacji. Dzień dobry, Karol Wyszyński, Fundacja Karolskiego. Ja mam taką uwagę trochę, kontynuując wątek pana z inicjatywy pracowniczej. Otóż usługi to jest taka dziedzina gospodarcza, gdzie koszty pracy stanowią zdecydowaną większość kosztów. Najpierw w przeciętnych usługach koszty pracy to jest około 60%. Przypuszczam, że w usługach prostych, takich jak sprzątanie czy ochrona, to jest pewnie 70-80%. Myślę, że w przypadku ochrony nawet zbliża się do 100%. Jakby rola kosztów pracy. Dlatego wydaje mi się, że jeżeli wprowadzamy w ogóle mechanizm konkurencji, tak, a outsourcing wymaga tej konkurencji, nie możemy oczekiwać niczego innego niż konkurowanie kosztami pracy, tak, bo to jest taka jakby dziedzina. Tak. Możemy oczywiście wprowadzić te klauzule społeczne, to nam poprawi sytuację o tyle, że będziemy mieli wymóg pewnych, trzymania pewnych minimalnych standardów. Ale wciąż te firmy będą musiały jakoś konkurować kosztami pracy, tak? Dlatego wydaje mi się, to co kolega z inicjatywy pracowniczej powiedział, że powinniśmy się jednak bardziej skoncentrować na tym, żeby te usługi przywrócić do instytucji publicznych. Tak, bo jakby wprowadzając tutaj mechanizm konkurencji, nie możemy oczekiwać niczego innego. Dziękuję. Ale my wpadamy w paranoję. Naprawdę nie jest istotne, czy pracownik jest zatrudniony w instytucji publicznej, czy w firmie sprzątającej, czy w ochroniarskiej. Mamy kodeks pracy, mamy artykuł 22. Ewidentnie osoba, która pilnuje mienia, ewidentnie osoba, która sprząta, wypełnia zapisy artykułu 22 kodeksu pracy. W związku z tym nie idźmy w taką paranoję, że zależnie u kogo pracownik pracuje, to będzie miał takie prawa. Jest jedno prawo. I musimy tak na to spojrzeć i w związku z tym mówić, że ta firma, która konkuruje, łamiąc prawo i uzyskuje kontrakt, i uzyskuje przewagę poprzez łamanie prawa, jest przestępcą. I koniec, nie ma innej filozofii. Tylko, że mamy zły kodeks, oczywiście wiele przykładów, poczynając od kodeksu handlowego. W Europie tej cywilizowanej, Unii Europejskiej, jeśli zarząd doprowadza spółkę, czy właściciel do upadłości, nieważne z jakiego powodu, ma zakaz prowadzenia działalności gospodarczej i zasiadania w zarządach spółek przez lata, a czasami dożywotnio. W Polsce jednego dnia bankrutuje, drugiego dnia zakłada nową firmę. My wiemy, gdzie są te problemy. Ostatnio byłem na seminarium z francuskimi związkowcami z CGT. Jak złapali firmę, że łamała prawo pracy zatrudniając pracowników niezgodnie z prawem, dostała zakaz działalności gospodarczej na terenie Francji. Nasz kolega Adam przyczynił się, że jedna z firm w Szwajcarii dostała taki zakaz działalności. Kochani, gdzie my jesteśmy? Zacznijmy myśleć w drugą stronę. Dziękuję bardzo za wszystkie głosy. Ja króciutko bardzo, bo to większość kwestii dotyczyła samego raportu i roli związków zawodowych. Natomiast jedna kwestia właśnie a propos tego, co pan mówi. Rzeczywiście, jeśli chodzi o usługi własne sprzątające, to głównym kosztem to jest koszt pracy. Ale tutaj państwo ma bardzo duży wpływ na to, jak ta konkurencja się kształtuje, tak? Czy ona rzeczywiście, tak jak w tej chwili, gdzie głównym kryterium jest cena, doprowadza, a właściwie wymusza, bo tak twierdzi wielu pracodawców, wymusza to, żeby oni zatrudniali ludzi na czarno albo za głodowe stawki po to, żeby obniżać cenę, bo ta cena decyduje o tym, czy oni będą wykonywać to zamówienie, czy nie. Czy też państwo jednak stara się świadomie to kształtować, właśnie na przykład określając warunki zatrudniania na umowę etatowe, czy też na przykład określania bardzo precyzyjnie standardu wykonywania tych usług, tak? Bo mówimy o aspektach pracowniczych, ale istotny aspekt
tego kryterium cenowego jest taki po prostu, że jakość tych usług jest niska i pokazał raport, tak? To, co pani Katarzyna mówiła, dlaczego gabinet dyrektora nie są sprzątane przed zewnętrznym firmą. Nie dlatego, że tam są jakieś tajne rzeczy i tak dalej, tylko wiadomo, z góry jakby wiadomo, że jakość tych usług jest niska, tak? Więc to jest bardzo ważny aspekt. I moim zdaniem zgadzam się z panem, to jednak pokazuje, że państwo ma tutaj ogromną rolę, jak ta konkurencja jest kształtowana. Kwestia stosowania klauzul, czy to podraża wykonywanie zamówień. Myśmy przyglądali się kilkudziesięciu zamówieniom i to się absolutnie nie potwierdziło. Udało nam się nawet zdemaskować, a właściwie przekonać szefa takiego wydziału dotyczącego zamówień publicznych Urzędu Miasta Gdańska, który przez pewien czas lansował taką tezę, że to podraża i na to dało taki dowód, że miasto Gdańsko ogłosiło duże zamówienie dotyczące kosztów właśnie sprzątania tam kilkunastu obiektów na terenie miasta Gdańska z klauzulą zatrudnieniową. To znaczy postawiło taki warunek, żeby wykonawca zatrudnił 10 osób bezrobotnych. I miasto dostało w efekcie oferty, które przekraczały to, co miasto mogło zapłacić, jakieś tam 15-20%. W związku z tym unieważniło to postępowanie i za chwilę ogłosiło ponownie dokładnie takie samo, tylko już bez tej klauzuli, tak? I dostało ofertę tańsze mniej więcej o 15-20% i to był dowód dla niego, że rzeczywiście postępowanie z klauzulami jest droższe. Ale myśmy mu udowodnili, że nie ma racji, natomiast to, że te oferty były droższe, wynikało z prostej przyczyny, mianowicie akurat Gdańsk wymyślił sobie horrendalne kary dla wykonawcy, który nie utrzymuje tego warunku. Kary sięgające 15% wartości zamówienia od głowy dla każdego bezrobotnego. Czyli jeżeli by się okazało, że ten bezrobotny w trakcie realizacji zamówienia odchodzi sobie z pracy, albo zostaje zwolniony i tak dalej, to wykonawca musiał płacić 15%. I to spowodowało, że wykonawcy racjonalnie kalkulując to ryzyko, no, musieli zaoferować wyższą cenę, ale nie sam fakt zatrudnienia tych osób, więc to jest bardzo istotne. No i rzeczywiście myślę, że tu jest duże pole do dyskusji, to też patrzę na pana przewodniczącego, dlatego że w większości krajów unijnych są bardzo zróżnicowane, także to można analizować, ale są różnego rodzaju systemy certyfikacji tych wykonawców, którzy są uprawnieni do tego, żeby ubiegać się o zamówienia publiczne. Elementem tej certyfikacji jest między innymi prześwietlenie właśnie pod kątem tego, czy pracodawca płaci ZUS, płaci podatki, czy nie narusza praw pracowniczych itd. itd. Być może warto o tym zacząć rozmawiać, czy u nas rzeczywiście też takich mechanizmów nie należałoby wprowadzić. Wtedy rzeczywiście zamawiający będzie miał o wiele łatwiejszą też umówmy się sytuację, bo nie będzie musiał sam indywidualnie prześwietlać takiego wykonawcy, tylko państwo już jakby częściowo załatwi to w dużej mierze za niego. Dziękuję bardzo. Jakość usług
będzie lepsza. I też jest sporym problemem to, że w ostatnim miesiącu świadczenia usług pracownicy boją się, to jest zasadne, niewypłacenia wynagrodzeń w sytuacji, gdy firma już nie będzie ubiegała się o zamówienie, nie zależy jej na przetargu, na opinii i trudno jest takie wynagrodzenie wyegzekwować. Więc no, myślę, że najlepiej zabezpieczyłoby państwo i instytucje publiczne pracowników. Jednakże czy inny outsourcing, czy taki outsourcing z kontrolą jest możliwy, to myślę, że tak właśnie przy obowiązywaniu tej klauzuli. I obecnie mamy do czynienia z sytuacją, gdy państwo wymusza konkurencję niskimi kosztami pracy. Gdyby klauzulę zastosowano, firmy musiałyby zaczynać od pewnego minimum, od stawki 12 zł. I gdyby instytucje zawierały zapisy, że będą to kontrolować, gdyby to naprawdę kontrolowały, to by ucywilizowało te procesy. Więc my jeszcze ciężko jest zaobserwować to, jak to działa dobrze, lecz właśnie w tym kierunku powinniśmy zmierzać, sprawdzić w pierwszej kolejności, czy to działa, czy to się sprawdza. I krytyka obecnie firm, krytyka partnerstwa publiczno-prywatnego, no, obecnie mamy do czynienia z dyktatem publicznym niskiej jakości, niskich kosztów pracy i nie krytykowałabym firm, zanim nie sprawdzimy, jak ta zasada się sprawdza, gdy państwo promuje dobrą jakość, wysokie koszty płacy. To panu odpowiedź panu Krzysztofowi Gałkowskiemu. Podczas badań zetknęliśmy się z tym problemem, którego nie rozwiąże wprowadzenie klauzuli społecznej, pracowniczej, mianowicie ogromna skala pracujących ubogich emerytów, głównie emerytek postrzeganych przez młodsze pokolenia jako pazerne, jako zabierające im miejsca pracy, gdy tymczasem do pracy są zmuszone. Emerytura nawet w wysokości 1200, 300, 400 zł nie wystarcza na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Ten przykład poznański, właśnie pracownik, z którym firma nie wypłaciła wynagrodzeń, dotknął większości emerytek. Jedna wzięła kredyt na wykup mieszkania, druga miała chorego męża, więc one zostały zmuszone do, zostały wypchnięte na rynek pracy z powrotem. Więc to jest problem dostrzeżony przez nas, którego tylko była nie rozwiąże i trzeba o nim mówić, nagłaśniać. Związki zawodowe. Pracownicy firm zewnętrznych, chroniarze, sprzątaczki są rozczarowani związkami zawodowymi. Nie chcą się cieszyć związki. Chcą, żeby to państwo obecnie rozwiązało problem niskich kosztów pracy. Nie chcieli zrzeszania się związki. Zresztą to jest bardzo utrudnione w firmach zewnętrznych, gdyż przetarg trwa zazwyczaj rok. Więc zespół jest skompletowany w ciągu miesiąca, dwóch. A zresztą te osoby dotychczas pracujące na umowach cywilnoprawnych nawet nie mają świadomości, czy mogą się zrzeszać te związki zawodowe. Ale jest wielkie rozczarowanie pracowników, związkami zawodowymi, partiami dotychczas rządzącymi. Pana Piotra Szymlewicza, odpowiedź. Nie mam takiej wiedzy, czy w jakich branżach umowy o pracę są, lecz w sytuacji, gdy dominuje kryterium najniższej ceny zamówienia publicznych, to nie wyobrażam sobie, dlaczego miałoby być inaczej w innych branżach. Wiem, gdzie jest gorzej, gdzie jest większa niechęć nawet dodawania do zapisywania umów o pracę. To jest branża budowlana. Tam jest wielki opór zamawiających przez
przed zdecydowaniem właśnie jakichkolwiek klauzul, klauzule dotyczące bezrobotnych czy niepełnosprawnych, tam są w ogóle prawie nieobecne, ale tam umów o pracę nie chcą instytucje stosować. Jak słuchałem pani wyobrażenia, to przypomniała mi się inna, że tak powiem, aberracja, ale też z tego rynku, którą szybko państwu powiem. Jak państwo wiecie, od kilku lat, bo to jeszcze nie nastu, jest możliwość tworzenia spółdzielni socjalnych, które miały być taką szansą na właśnie samozatrudnienie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W pewnym momencie zmieniono ustawę i wprowadzono możliwość tworzenia tych spółdzielni również przez na przykład dwa samorządy albo dwie organizacje pozarządowe. Intencją tego było to, żeby zachęcić samorządy też i organizacje w inwestowanie w te spółdzielnie, bo okazywało się, że tworzą je ludzie wykluczeni, nie mający kapitału i właściwie to jest dużym ograniczeniem. Ale okazało się bardzo szybko, że samorządy odkryły tak zwany trybunał chaosu, który istnieje zgodnie z dyrektywami unijnymi, polegający na tym, że instytucja publiczna może zlecić realizację określonych usług, na przykład sprzątających, jednostce podległej, jeżeli to jednostka ma to w zakresie swoich usług, bez żadnego postępowania, bez żadnego przetargu i tak dalej. I niestety samorządy zaczęły tworzyć te spółdzielnie socjalne, głównie z myślą o tym, żeby wykorzystać ten tryb in-house. Doszło do tego, że w zeszłym roku spotykam burmistrza z Dolnego Śląska, z Litwy, który powiem, jakie to miasto, który mi mówi tak, wie pan co, no my właśnie też zakładamy taką spółdzielnię socjalną. Ja mówię, o, no to fajnie, bo to nie mówi, ale to dla nas jest bardzo korzystne, zlikwidujemy nasz zakład usług i ta spółdzielnia zatrudni naszych pracowników. Śmieje się, ale to jest tragiczne, tak? Tragiczne jest też to, że on nie widział w tym absolutnie nic złego, tylko że to był genialny pomysł. Więc pokazuje, jak jeszcze w tym obszarze też się dzieją bardzo niedobre rzeczy. Ja z tego mogę jeden wniosek wyciągnąć. Niestosowanie klauzul społecznościowych to podrożenie kosztów społecznych. Niestosowanie klauzul społecznościowych to wyższe z budżetu świadczenia na zasiłki społeczne, szeroko rozumiane, łącznie z mieszkaniowymi dodatkami, nie wiem co, bo są niskie zarobki, to ktoś musi dołożyć. To są wyższe dopłaty do emerytur, do najniższych świadczeń. Niestosowanie klauzul społecznościowych niszczy konkurencję, niszczy takie zdrowe prowadzenie działalności gospodarczej. Niestosowanie klauzul społecznościowych to po prostu nieuczciwość, oszukaństwo, to przestępstwo. Tylko pytanie, dlaczego jest tolerancja społeczna, przyzwolenie społeczne. Jeśli łamane jest prawo, to co mówił kolega Andrzej, to i w jaki sposób został ukarany za łamanie prawa pracy. Nie będę wracał do inspekcji pracy, do sądów pracy, do wniosków inspekcji pracy, które wnosi do sądów i praktycznie w 90% są odrzucane. W związku z tym jest potrzeba stosowania klauzul społecznościowych i co do zorganizowania się. Mili państwo, samo się nic nie zrobi. Kapitał dobrowolnie nie odda swoich przywilejów, ani nie będzie chętnie chciał wypłacać wynagrodzeń. Trzeba chcieć, trzeba się zorganizować. Dzisiaj mamy pluralizm związkowy. 10 i zakładacie związek zawodowy. A kto komu, pani Kasiu, przeszkadza, żeby pracownicy się zorganizowali? Tylko mają niechęć. Pani mówi do związku. A ja mówię, do tego, żeby się zorganizować, niechęć i walczyć o swoje prawa.
to za nich ma ktoś zrobić. Nikt nie zrobi i dlatego my staramy się, jesteśmy Konfederacją Związków Zawodowych jako OPZZ, organizować ludzi. Oczywiście, jeśli nie w ramach OPZZ, to nie jest centralne. Mamy ponad 4,5 tysiąca zakładowych organizacji związkowych, samodzielnością prawną organizacyjną. Nikt nikomu nie może nic nakazać. Proszę bardzo, organizujcie się. Są poza centralami związkowymi, poza opozycją. Jest kolega z inicjatywy pracowniczej. Chcą, podejmują inicjatywę. Uważają, że lepiej to zrobią. No bardzo proszę. I takich może być tysiące. Ale rozumiem także, Krzysztof, że jako wykładowca akademicki to świadomość potrzeby organizowania się w związki zawodowe, by walczyć o swoje prawa, musimy przekazywać. Posłuchaj, pani Kasia mówi, że ludzie nie wiedzą o związkach, nawet nie wiedzą, że mogą się zrzeszać. No przepraszam, nie dotarliśmy do tych ludzi, moja grupa też, ale tyle, ile mogę. Media nagłosili, że związki zawodowe to coś złego. A nie da się dotarło. Społeczeństwo, nie, edukacja nie dotarła, to do tego powiedział. Bo w szkole uczy się wszystkiego, ale nie tylko, ale nie uczy się tych klasów społecznościowych, tego takiego społecznego myślenia. Ekonomia, pędza za pieniądze, miałem za długo pozabijać się do tego, ale ja lepszy, bo mam 2 złote więcej. Bo potrafiłem oszukać, okłamać, ograbić kogoś. W związku z tym wszyscy musimy za to się wziąć. W najbliższym czasie będzie taka możliwość. Dlaczego dzisiaj organizuje się społeczeństwo, kod wychodzi, głosi swoje hasła, wielka demokracja. A dlaczego nie potrafimy się zorganizować 1 maja i wyjść w tysiącach osób z transparentem jednym. Ten mnie oszukał, ten mnie wypłaci. A może z hasłami walki o to. No musimy się zorganizować i ja apeluję o to. Ruch związkowy to możliwość. Jest związek zawodowy i możemy razem walczyć. Możemy się wspierać. Możemy poszukiwać nowych metod. Ja uważam, że z tym trzeba walczyć, nic innego. To napisaniem raportu jeszcze kilkunastu stanowisk, się nic nie dzieje. Teraz, z tym raportem, z tymi wynikami, z tymi oczekiwaniami trzeba dotrzeć do ludzi i uważam, że potencjał w nas też jest, tylko trzeba z tego wszystkiego skorzystać. Ja wiem, że kolega Piotr Szymlewicz trochę tak pytał o rzeczy, które sam wie, gdzie jest najwięcej zatrudnionych na umowach śmieciowych, ja będę tak mówił wprost. Oczywiście ochrona, oczywiście sprzątanie, oczywiście prywatny biznes, sklepy i różnego rodzaju usługi turystyczne, usługi gastronomiczne, o tym chciałem powiedzieć. Bo ja zachodzę do sklepu i ona mówi, że jest na jakimś wolontariacie zatrudniona. No nie wiem, że w ogóle takie pojęcia są. I nie chcę wymienić wszystkich rzeczy, które są patologiczne. Z tymi patologiami musimy walczyć, bo media też, kiedy my jako związki zawodowe podejmowaliśmy działania, krytykowały nas, zwalczały nas, konkretne osoby, a teraz, kiedy ich zwolniono, to mówiła, gdzie są związki zawodowe. Tak jakby związki zawodowe nie były częścią społeczeństwa, są więcej. Pilnujcie, te związki zawodowe będą potrzebne w wielu przykładach, w wielu okazjach, w wielu sytuacjach takich, kiedy trzeba będzie walczyć o swoje prawa, bo musimy walczyć, nie ma innego wyjścia. Słuchajcie, bez walki nic nie będzie. Nikt nam nic na tacy nie poda, w związku z tym mamy pewien dokument, jego trzeba jeszcze zgłębić i rozszerzyć. Ale w związkach zawodowych wiemy, że ta patologia występuje. Chcemy z nim dotrzeć. Chcemy tworzyć teraz organizacje związkowe dla tych, którzy są na umowach śmieciowych. Chcemy pomóc skromną osadę, jaką mamy w OPZZ-cie, ale jako wspólnie.
i OPZZ, Inicjatywa Pracownicza, i Forum, i inne samodzielne związki zawodowe, i przy waszym wsparciu jesteśmy w stanie to osiągnąć. Dziękuję wam serdecznie za zasygnalizowanie, za ukierunkowanie obszaru, w którym powinniśmy wspólnie pracować. Dziękuję. Dziękuję autorce raportu, dziękuję panu Tomaszowi Szymankowi, dziękuję przewodniczącemu za przede wszystkim. Dziękuję państwu, że zechcieliście poświęcić 2 godziny, aby podyskutować o naszym raporcie. I na koniec taka refleksja bardziej ogólna. Otóż ten raport został zrealizowany w ramach programu finansowanego ze środków europejskich, który nazywa się Obywatele dla Demokracji. Wydaje mi się, że obywatele i demokracja, tam brakuje trzeciego słowa, które moim zdaniem jest kluczowe, jeśli mówimy o tych rzeczach niepokojących, o których traktuje ten raport i o których traktowała dzisiejsza dyskusja, czyli państwo. Bo obywatele mieszkają w państwie i w sposób demokratyczny starają się tym państwem wpływać na kierunki jego działania właśnie demokratycznymi sposobami. A wydaje mi się, że właśnie stan państwa jest tą kwestią, która jest kwestią zasadniczą. Patron naszego środka, wrocławianin Ferdynand Vassal, ponad 150 lat temu sformułował taką tezę, że państwo może także służyć nie tylko tym najbogatszym, ale także pracowniczkom i pracownicom, i założył pierwszą organizację pracowniczą w Niemczech. I wydaje mi się, że przez ostatnie 20-30 lat w Europie obserwujemy takie zjawisko, gdzie to państwo wyzbywa się pewnej odpowiedzialności za kwestie społeczne, że państwo przestaje być rzecznikiem całego społeczeństwa, staje się narzędziem w rękach tych nielicznych, uprzywilejowanych. I wydaje mi się, że to jest wielki defekt współczesnej demokracji, że to, co dzisiaj się dzieje na świecie, to jest między innymi reakcja na to, co się działo przez ostatnie 30 lat wraz z tą największą popularnością ideologii, która głosiła, że państwo powinno się wycofywać z poszczególnych sfer życia. W Polsce to trwa od początku transformacji ustrojowej i Ośrodek Myśli Społecznej imienia Vassala przez 10 lat w ramach różnych projektów my obserwujemy taką niekontrolowaną, spontaniczną komercjalizację funkcjonowania instytucji publicznych, poddawanie jej presji rynkowej i logice rynkowej. Przez kilka lat prowadziliśmy obserwacje, jak to wygląda m.in. w systemie edukacji, wprowadzanie tych procesów rynkowych oraz w sferze służby zdrowia. Ten raport pokazuje, jak to wchodzi w działalność administracji publicznej, rządowej i samorządowej, gdzie właśnie to przekształcenie instytucji publicznej w instytucję działającą jak firma, działającą dla zysku, ma bardzo złe skutki, bo ono się odbija i na pogorszeniu pracowników tych sektorów, ale także na pogorszeniu usług, ale także na ograniczeniu dostępności tych usług dla większości społeczeństwa. I druga kwestia, także związana jakby z obserwacjami dotyczącymi reakcji na te projekty, na podejmowanie tych kwestii, czy w przeszłości dotyczących sytuacji pracowników służby zdrowia, czy nauczycieli, teraz sprzątaczy i ochroniarzy. Otóż wydaje mi się, że głównym problemem w Polsce, jeśli chodzi o samoorganizację, czy organizację, jest brak elementarnego poczucia solidarności społecznej. Otóż prowadziliśmy badania dotyczące przekształcania szpitali w spółki działające dla spółki prawa handlowego. Wielokrotnie podejmowaliśmy temat pogarszających się warunków pracy pielęgniarek i personelu technicznego. Gdy podejmowaliśmy temat komercjalizacji edukacji, podejmowaliśmy temat na przykład pogarszania warunków pracy nauczycieli w szkołach przekazywanych podmiotom prywatnym, czy fundacjom i stowarzyszeniom. I reakcje wielu ludzi, i nie mówimy tutaj o środowiskach pracodawców czy wielkiego biznesu, tylko o ludzi mało i średnio zarabiających, było takie, że czego te pielęgniarki chcą, czego ci nauczyciele chcą. Ich praca to jest bardzo łatwa praca. Nie było elementarnego poczucia solidarności. Coś, co mnie najbardziej zaniepokoiło już teraz na wstępnym etapie prezentacji tego raportu, to komentarze na jednym z portali, który opublikował artykuł o naszym raporcie, gdzie pojawiły się takie sformułowania, że ochroniarze pracujący w tychże instytucjach to najczęściej bogaci emeryci mundurowi, że praca sprzątaczki jest pracą łatwą, że praca ochroniarza jest pracą łatwą. Katarzyna i nasz zespół badawczy w tym raporcie pokazuje, że to jest mit pracy łatwej i że to wcale nie ludzie na wysokich emeryturach tam pracują, że to naprawdę ludzie zmuszeni sytuacją życiową do podjęcia tej najniżej opłacanej pracy. Wydaje mi się, że kwestia przywrócenia elementarnej solidarności
pokazywania wspólnoty pewnych interesów, że fakt, że źle zarabiająca pielęgniarka to gorsza opieka medyczna dla nas wszystkich, że źle opłacany nauczyciel to gorsza edukacja dla wszystkich naszych dzieci oraz fakt, że instytucje publiczne zatrudniają na śmieciowych umowach tak naprawdę okradają całe społeczeństwo, ponieważ im mniej etatów, a więcej umów śmieciowych, tym mniej wpływów do systemu ubezpieczeń społecznych, tym mniej wpływów do systemu opieki zdrowotnej, tym mniej wpływów budżetowych i tym mniej pieniędzy także w gospodarce, co powoduje także elementy stagnacji. Wydaje mi się, że odbudowa etosu państwa, odbudowa etosu służby publicznej oraz odbudowa solidarności społecznej są podstawowe warunki, abyśmy mogli zrealizować te cele, które tutaj w wielu wypowiedziach się pojawiły. Jeszcze raz bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Chciałem także poinformować, że ten raport nie jest ostatnią częścią, on nie jest finalnym efektem naszego projektu. Otóż jeszcze pod koniec tego miesiąca opublikujemy wydawnictwo, które będzie takim podręcznikiem dobrych praktyk, które chcielibyśmy rozesłać do instytucji publicznych i pokazać na dobrych przykładach, tych przykładach, które także tutaj były wymieniane, ale także tych dobrych przykładach, z którymi Katarzyna i nasz zespół się zetnął podczas badań, żeby pokazywać ludziom pracującym na różnych szczeblach administracji czy w różnych instytucjach publicznych, że można stosować te klauzule propracownicze nawet w obecnym stanie prawnym. Także bardzo zachęcam do lektury tego raportu, do upowszechniania jego treści i mam nadzieję, że to spotkanie otwiera jakby nowy etap dyskusji, a także działania na rzecz poprawy pracowników właśnie z sektora usług, szukania ochrony, ale nie tylko. Bardzo dziękuję.